Marcin Najman to z pewnością kontrowersyjna postać polskiego internetu, jednak dla większości internetu jest to po prostu mem, a jego działania są brane z dużym dystansem. Nie zmienia to faktu, że jest to osoba, która gdzie się nie pojawi, generuje chore zasięgi. Tak było również podczas pierwszej wizyty Marcina Najmana w kanale sportowym, a odcinek ten wygenerował ponad 12 milionów odsłon. I to dzięki temu odcinkowi wiele osób usłyszało właśnie o kanale sportowym. Popularność tego odcinka urosła do takich rozmiarów, że nawet sam Marcin Najman przypisał sobie miano stworzenia kanału sportowego, bo to odcinek z jego udziałem wygenerował najwięcej wyświetleń. Niemniej jednak opinia na temat tej osoby jest bardzo różna, z naciskiem na to, iż jest więcej negatywnych zdań na temat jego persony. I pokazuje się on w programach, w których to ważniejszy jest zasięg niż wizerunek. Tak na przykład jego osobę możemy spotkać w Cloud MMA, a ostatnio mogliśmy go również spotkać ponownie w kanale sportowym w rozmowie z nikim innym jak Mateuszem Borkiem, który to po akcji ze Stanowskim również ma spore problemy wizerunkowe. Witam was kochani, kłania się Mateusz Borek. Czas na kolejny odcinek przesłuchania. Było u nas kilku królów sportu, były król królowe, byli książęta, natomiast po raz pierwszy w historii kanału sportowego, znaczy w zasadzie po raz drugi, ale po raz pierwszy dopiero z tym oficjalnym tytułem pojawia się cesarz, polskich freakfightów, Marcin El Testosteron Najman. Witam serdecznie. Witam serdecznie widzów kanału sportowego, no jako nieoczywisty de facto twórca tego projektu. Witam serdecznie. Czyli poczuwasz się jakby do sukcesu kanału sportowego, do tej liczby subskrypcji, wyświetleń, tego wszystkiego, co się wydarzyło przez te kilka lat? Zauważyłem, że nie ja jeden, ale generalnie cegiełka moja w tym wszystkim jest, aczkolwiek nie mówię tego po to, bo znasz mnie już z tej strony, nigdy nie miałem żadnych oczekiwań z racji tego. Jedyne co to jakiś poczęstunek, kolka. Oczywiście pojawienie się Marcina Najmana w programie nie przeszło bez odzewu. Wiele osób zauważyło ogromny spadek oglądalności kanału sportowego. I pojawiło się sporo komentarzy odnośnie tego, że zasięgi spadają, to kanał sportowy tonąc chwyta się brzytwy, jaką jest Marcin Najman. Niewątpliwie od strony merytorycznej nie jest to gość, który zaspokoi wymagającego odbiorcę. Jest to rozrywka w najprostszej postaci, a jednak kanał sportowy swego czasu aspirował na tworzenie treści z wartościowymi ludźmi, którzy zabłysnęli robiąc coś dobrego dla społeczeństwa lub też ciężkiej pracy. W przypadku Marcina Najmana ciężko doszukiwać się któregoś z tych czynników, a jedynym benefitem, jaki przynosi on w miejscach, gdzie się pojawi, to fakt podbicia zasięgów, które z pewnością kanałowi sportowemu się teraz przydadzą. Przydać się może również pomoc psychologa dla Daniela Majewskiego. Od dłuższego czasu jego aktywność w sieci mocno przygasła, a patrząc na jego kanał, on sam za bardzo nie wie, co powinien robić. Próbował tworzyć on muzykę, jednak ciężko określić, z jakim skutkiem. Interesujące było story, które umieścił on na swoim Instagramie. W poście mówi o tym, że ma on dość, ludzie nie wiedzą, co on przeżywa od 3 miesięcy i że to wszystko dzieje się za nic. Codziennie odczuwa ogromne wewnętrzne cierpienie, a komentarze i teorie widzów mocno go dobijają oraz prosi o to, aby ten koszmar się już skończył. Słowa te z pewnością nie brzmią zbyt pozytywnie, a sam twórca zmaga się prawdopodobnie z problemami psychicznymi lub też chce zwrócić na siebie uwagę. Przeglądając jego profil na Instagramie, ciężko jest zauważyć, aby coś było nie tak, jednak prawdopodobnie rzeczywistość, jaką kreuje Majewski, jest zgoła inna niż to, co faktycznie się u niego dzieje. Sporo działo się również w ostatnim odcinku GOAT z Robertem Pasutem. Wielu oglądających nie szczypie się w język, komentując ruchy dziewczyn w odcinkach, nazywając je najgorszymi możliwymi określeniami. Niewątpliwie ciężko oczekiwać pozytywnych słów w komentarzach, biorąc udział w takim programie, bo też nie każdy ma świadomość, że ma być to po prostu rozrywka, a wielu ludzi bierze to śmiertelnie poważnie. Jedną z dziewczyn tak mocno to poruszyło, że postanowiła zamieścić pewnego rodzaju wyjaśnienie dla osób, które nie rozumieją koncepcji tego programu. Jak to wszystko w ogóle wyglądało od środka? Każda zgłosiła się w jakimś tam innym celu, no wiadomo, ale to jest na takiej zasadzie, że większość z nas chciała po prostu zobaczyć, jak taka duża produkcja wygląda od środka. No bo na przykład ja oglądałam te wszystkie odcinki, one dla mnie były zabawne, fajne i tak dalej. No i tak w sumie byłam ciekawa, jak to wygląda od środka i też wysłałam dlatego w sumie zgłoszenie. I nie sądziłam w ogóle, że ktokolwiek się do mnie odezwie, że do mnie. No ale jak wiecie, siedzicie cały czas w domu, robicie cały czas to samo, chcecie zobaczyć coś, zrobić coś nowego. No to why not, lecim. Jesteśmy normalnymi dziewczynami, które tak jak wy, czy no albo nie wie, no bo no, niektórzy na przykład jeszcze nie pracują, pracujemy, zarabiamy na siebie, utrzymujemy się, nie jesteśmy jakimiś nie wiadomo głupimi dziewczynami, no bo jednak robimy coś w życiu, a nie siedzimy na dupie u rodziców, o tak. Tłumaczenie, że takie osoby chcą zobaczyć, jak to wygląda od zaplecza, nie do końca się tutaj sprawdza. Większość dziewczyn, które idą do takiego programu, oczekuje na przypływ obserwujących lub wejścia w świat influencerów. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wygląda realizacja programu, to może udać się po prostu do telewizji. GOAT jest na tyle specyficznym programem, że raczej mało kto idzie tam, aby dowiedzieć się, jak wygląda jego realizacja. Celem większości dziewczyn jest po prostu chęć zdobycia sławy, a żeby ją zdobyć, to trzeba posuwać się do przeróżnych ruchów, takich jak chociażby pokazywanie argumentów, co końcowo skłania widzów do pisania wielu niemiłych komentarzy. Zresztą, jak możemy zobaczyć,
zobaczyć, taka taktyka po prostu działa. Wiele niemiłych komentarzy posypało się również w kierunku Freeza i Verso po tym, jak się okazało, że pies Freeza ma spore problemy z sierścią. Widzowie uciekali się nawet do oskarżenia influencerów o to, że wykorzystują zwierzęta i o nie nie dbają, co nie do końca się okazało być prawdą. Raki tutaj w sierści u chmury i że jest jakiś ewidentny problem. I czekajcie, odłożę. Postanowiłem, że rzeczywiście opowiem wam o tym, bo no jest to dla nas serio przykra sytuacja, ponieważ działamy sobie od, nie wiem, blisko roku tak naprawdę z tym problemem. Chodzimy od weterynarza do weterynarza, od specjalisty do specjalisty. Nie za bardzo ktokolwiek jest w stanie pomóc. Odbijamy się cały czas od ściany. Nie wiem, mieliśmy jakieś próby skórne, jakieś testy grzybicze, testy skórne, wiecie, to nic tam nie powychodziło. Później od innego dostawaliśmy jakieś spreje na tą skórę, jakieś tabletki, suplementy, jakieś takie proszki. To też robiliśmy. Wymieniliśmy wszystkie karmy na hipoalergiczne, na rybne. Wymieniliśmy wszystkie proszki na hipoalergiczne. To nie uchroniło Freeza przed krytyką związaną z tym, że pofarbowanie psa przez niego mogło mieć wpływ na to, jak teraz wygląda stan jego zdrowia. Karl musiał dosyć mocno ten fakt odczuć, bo próbuje cały czas przekazać swoim widzom, że działa w tym kierunku, aby pomóc pieskowi. Jest jedna agentka, jest i druga. Jedziemy na badania w sprawie włosów, kolejne. Chris faktycznie bardzo stara się pomóc pieskowi, jednak jeżeli problem ten od roku istnieje, to może być bardzo ciężko. Pojawia się również wiele komentarzy, że ta rasa psów tak po prostu ma i jest to uwarunkowane genetycznie. Sporo problemów ma również Budda związanych ze stronami, które podszywają się pod prawdziwą stronę jego loterii. Nie jest tajemnicą, że zainteresowanie najnowszym losowaniem Kamila jest rekordowe i będzie to największe tego typu wydarzenie w historii polskiego YouTube'a. Jest to okazja do wygrania sporej ilości pieniędzy, ale również okazja dla oszustów, aby podtrzymać się pod to wydarzenie i zarabiać na mniej spostrzegawczych widzach. Jak grzyby po deszczu wyrastają strony, które kopiują wygląd strony Buddy i żerują na mniej spostrzegawczych widzach. Problem jest naprawdę duży, a ludzie tracą nawet i tysiące złotych. Oczywiście nie jest to wina Buddy, ale sprawę należy nagłaśniać tak, aby nikt przypadkiem nie kupił losów na stronie, która nie jest oficjalna. Najlepiej jest wchodzić na stronę spod filmów Kamila, bo tam mamy pewność, że zostaniemy dobrze przekierowani. Ciężko natomiast będzie przekierować ludzi, którzy wyrobili sobie opinię na temat Marcina Dubiela. Jest to jedyny aktywnie działający twórca, który ma ogromne problemy z powrotem, bo ludzie pamiętają, co ma za uszami i skutecznie ukracają jego wszystkie próby powrotu. Jednak internet to dość specyficzne miejsce, a niektórzy twórcy mają ciekawy pogląd na to, jak jego historia może się potoczyć. I na problem Marcina zwróci uwagę oj Wojtek, który sugeruje, że jego powrót jest faktycznie możliwy. Uważam, że jeżeli wróci, jeżeli będzie się odpłacał jakoś społeczeństwu i do tego to się, uważam, wszystko powinno sprowadzać. Bo jeżeli nawet zrobiłeś jakieś błędy w życiu, no to też chyba nie jest taki, nie żyjemy w jakimś średniowieczu. Nie chodzi o to, żeby kogoś skamieniować. Niech się po prostu odpłaci społeczeństwu, niech robi dobre rzeczy. To wtedy znajdzie, wytoruje sobie drogę, ale jeżeli wróci na koniu, na którym będzie opowiadał, słuchajcie, mój nowy zegarek, teraz mam taki nowy dom, kupiłem sobie koszulkę Gucci, no to jak wiadomo, że będzie ludzi denerwował i irytował. Tak by też trzeba rozumieć pewne procesy. No Boxel jakoś to bardziej wyważył ten swój powrót. Może w przerysowany sposób wręcz czasami, z niektórymi tam akcjami, ale ten. Więc to, czy Dubiel wróci, to jest tylko od niego zależne. No, a pewnie zaraz dostanie jakąś walkę gdzieś, więc wróci do internetu. Jako czarny bohater najprawdopodobniej w takiej, na przykładzie tej konfiguracji, chociaż nie wiadomo, bo może jakieś tam rzeczy wyciągnie, które na światło dzienne przy okazji tego wszystkiego, które też trochę ten zmienią właśnie tą soczewkę, zobaczymy. Widać, że oj Wojtek daje nadal szansę Dubielowi i według niego ten, robiąc dobre rzeczy, ma szansę na powrót. Co jest dosyć kontrowersyjną opinią, jednak nie takie historie pisał polski internet. Z drugiej strony jest to działanie mocno interesowne i nie do końca chodzi w tym o to, aby komuś pomagać, mając na celu wybielenie swojej osoby i powrót do internetu, a takie próby ludzie prawdopodobnie będą dalej mocno krytykować i ukracać. Z tego czasu ze sporą krytyką mierzyła się również Patrycja Małczanow po tym, jak wielokrotnie mówiła dziwne rzeczy, a fala jej przeciwników rosła. To oczywiście przekładało się na spadek popularności tak duży, że jej ostatni film ze zwiedzania trzech państw przekroczył ledwo 11 tysięcy wyświetleń, podczas gdy kanał ma blisko ćwierć miliona subskrypcji. Dzień dobrek, zaczynamy tego vloga, wasza ulubiona vlogerka powraca, mam gotową walizkę, gdzie mam plecak w ogóle, chciałam wziąć torebkę, ale stwierdziłam, że jednak w tym przypadku użyję głowy i wezmę coś bardziej praktycznego, okularki, konfiluk do samolotu, trzymajcie kciuki za świetną, udaną podróż, mam nadzieję, że wszystko mam. Dzień dobry, niunki, jesteśmy w Katarze i słuchajcie, mieliśmy lot, który trwał tak naprawdę 5 godzin, leciało dosyć szybko.
Influencerka zauważyła ogromny spadek i postanowiła przebrandować swoją działalność i pójść prawdopodobnie w tworzenie muzyki, bo teraz jej kanał nazywa się Lili Mouchanow, a firma zmieniła nazwę na Wow Mega Lili Mouchanow. Zobaczymy, w jakim kierunku pójdzie działalność influencerki, jednak było już wiele przypadków, gdzie influencerzy wchodzili w branżę muzyczną ze średnimi efektami. I na koniec mały wątek świąteczny, mimo że święta dopiero się skończyły, to warto wspomnieć o fajnej sytuacji, która miała miejsce w przypadku Bandury. Jest to twórca, który na finanse nie narzeka, jednak trzeba mieć na uwadze, że posiadanie dużej ilości pieniędzy to jedna, a umiejętność podzielania się nimi to drugie. A właśnie te pieniądze Bandura postanowił włożyć prezent dla swojego taty, po czym ten wręcz się rozpłakał. I była cała rodzina, tak dalej, wiesz, dzieciaki czytają imiona, tak dalej, wiesz, ten dostaje prezent, wszyscy dostali prezenty i był mój ojciec i moja mama i moja mama mówi, wiesz, moja mama dostała prezent, wszyscy dostali prezent, tylko nie mój ojciec, nie? I moja mama mówi, i co, i to wszystko? A ja mówię, że nie, nie? Bo mój ojciec to jedyny prezentu i mówię do ojca, chodź, nie? I wziąłem ojca przed dom i na Mercedesie była kokardka, myślałem się płakać, nie? I jakby nie chodziło o to, o prezent, nie? Tylko jakby o samą sytuację. Mój ojciec zaczął tak płakać. Ja ojca widziałem, jak płakał może raz, jak miałem 7 lat. Zaczął tak płakać. Przytuliśmy się. Zaczęliśmy razem płakać. Jakby nie chodziło o auto i rzecz materialną, bo chyba po prostu mój ojciec jest dumny, nie? Chodziło o to, że jest dumny, w jakim miejscu teraz jest. Jest to z pewnością miły gest ze strony Bandury. Zakup auta to spory wydatek, ale szczęście bliskiej osobie jest bezcenne. Pojawiło się sporo komentarzy, że jest to auto w leasing i tym podobne, jednak nie jest to istotne w tej historii. A najważniejsze jest to, jak tata Bandury zareagował na prezent i jakie emocje wywołał.